Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie nietypowym, dlatego, że nie będę tłumaczył zawiłości lektur szkolnych, nie będę wgryzał się w wiersze ani nie będę dochodził do tego, dlaczego dana epoka jest taka, a nie inna. Odwrotnie, będę zajmował się samym sobą i wybaczcie tę koncentrację na autorze, który wypowiada właśnie te słowa. Nigdy nie miałem zamiaru być YouTuberem i też krzywię się w momencie, w którym ktoś w taki sposób może o mnie pomyśleć albo tak mnie nazywać. Zacząłem nagrywać te filmiki, ponieważ uzmysłowiłem sobie, że bardzo mocno brakuje mi kontaktu z moimi uczniami, a że jestem nauczycielem pracującym czynnie w liceum, liceum ogólnokształcącym i rdzeniem mojego istnienia jest właśnie. Przekazywanie wiedzy dotyczącej literatury i kultury, chyba też tak nawet szerzej można powiedzieć, to bardzo mocno odczułem brak kogoś, z kim mógłbym na temat literatury porozmawiać. Sensem mojego istnienia jest uczenie, a więc w momencie, w którym nie mam dostępu do swoich uczniów, czuję się w pewnym sensie uboższy o połowę. Padłem na pomysł nagrywania tych filmików po to, żeby zrekompensować moim uczniom pewnego rodzaju brak, który mogli poczuć w momencie, w którym zostaliśmy przez kwarantannę rozdzieleni. A więc, w pierwotnym założeniu, ten kanał zaistniał tylko i wyłącznie dlatego, żeby coś moim uczniom powiedzieć coś, co i tak usłyszeliby ode mnie, gdybyśmy ciągle w normalny sposób funkcjonowali. To też. Z nieustającym zdziwieniem obserwuję, że do treści, które publikuję docierają osoby, których kompletnie nie znam. Nie mam pojęcia kim są, gdzie się uczą, jacy nauczyciele ich prowadzą, na jakim etapie edukacji są. Szczęśliwy jestem jednak z każdego komentarza, w którym pobrzmiewa pewnego rodzaju informacja zwrotna. Tak, przydało mi się to. Dziękuję za wytłumaczenie. W końcu mam jako taki obraz tego tekstu albo tej lektury. To w pewnym sensie mnie napędza, mobilizuje i uszczęśliwia. Także dziękuję Wam wszystkim serdecznie za to, że jesteście, że subskrybujecie i że przede wszystkim, że jestem potrzebny, bo gdybym nie był potrzebny, to nie miałoby to absolutnie żadnego sensu. Kolejna rzecz. W dosyć chaotyczny sposób publikuję kolejne filmiki, ale ten chaos jest wywołany, czyli ten chaos jest odzwierciedleniem tego, w jaki sposób nauczyciele pracują. Ponieważ ja pracuję z klasą pierwszą po ósmej klasie, dwoma klasami po gimnazjum, dwoma klasami drugimi i do niedawna jeszcze z klasami trzecimi. Więc wyobraźmy sobie, że nauczyciel Musi obdarzyć sprawiedliwie swoją uwagą wszystkie te klasy. A każda z tych klas zajmuje się czymś innym. I nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby nagrać ogromny cykl filmów, na przykład o Lalce, jeden po drugim, ponieważ uczniowie, którzy są w pierwszej klasie i na przykład właśnie udeptują Jana Kochanowskiego, mogli poczuć, mogliby się poczuć w pewnym stopniu opuszczeni albo osieroceni. Ze względu na to, że niczego dla nich nie mam. To też pracuję tak, jakbym pracował w szkole. Wrzucam treści mniej więcej tak, jak, jak prowadzę lekcje z moimi uczniami. Oczywiście nie jestem w stanie nagrać materiału do, każdej, do, każdej, do każdego tematu, ale staram się w jakiś taki w miarę e, solidny sposób dać pewien przekrój przez. Literaturę i przez epoki, które są e, Wam przedstawiane w liceum. Ponadto, moją ambicją jest, no właśnie, zobaczcie sobie, tak. Wydrukowałem sobie tutaj spis lektur, która, który jest e, doklejony do e, ostatniej podstawy programowej, do podstawy programowej, którą, z którą muszą się zapoznać, poznać ją, opanować uczniowie. Pierwszych klas liceów na przestrzeni swojej własnej ścieżki edukacyjnej. Pierwsza klasa po ósmej klasie, czyli po podstawówce. Tutaj mamy jedną stronę, drugą stronę, trzecią stronę, czwartą stronę, no i piątą stronę różnego rodzaju wierszy, całych tekstów, fragmentów. Tekstów przeznaczonych dla podstawy i tekstów przeznaczonych dla klas rozszerzonych. Plus jeszcze są wspomniane teksty polecane do samokształcenia albo zalecane dzieła teatralne i filmowe. Moją ambicją, ojku, jak, jakże ja jestem ambitny, moją ambicją jest opowiedzenie, na, pewnie w ciągu kilku najbliższych lat, opowiedzenie wam o. Tych wszystkich tekstach. To jest nieprawdopodobnie, ambitna, nieprawdopodobnie ambitny zamiar, ale liczę, że kilka lat pozwolą mi zbudować mniej lub bardziej, ale przydatny dla uczniów liceum zbiór opowieści o tekstach proponowanych przez podstawę programową. Jeszcze miesiąc będą wakacje. Nie wiem, czy będę publikował coś w wakacje, co będzie dotyczyło szkoły. Za moimi plecami jest część mojej biblioteki, więc mam być może szaleńczy zamiar, poopowiadać Wam o kilku książkach, które moim zdaniem młody człowiek powinien przeczytać i nie, na pewno na tym nie straci. Jeżeli odzew będzie pozytywny, to w tym momencie faktycznie być może coś takiego, coś takiego będę. W czasie wakacji robił. W każdym razie dam Wam odpocząć od typowo lekturowych tekstów. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek wątpliwości, jakiekolwiek prośby związane ze sprawami szkolnymi, albo niekoniecznie szkolnymi, jeżeli macie sugestie, co powinienem omówić, co powinienem przybliżyć, to proszę bardzo, napiszcie w komentarzach pod tym filmem. Ja Was bardzo Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za zainteresowanie i za miłe słowa. Pan od Polskiego, nie youtuber. Pozdrawiam. Do zobaczenia.